czy Kawusia może. Dzień dobry, witamy Państwa piątego dnia Festiwalu Konrada, w piątek. Czas bardzo szybko leci, ale zostały nam jeszcze trzy pełne festiwalowe dni i jak codziennie zaczynamy poranek z literaturą. Dzisiaj zaczynamy dzień z Anną Cieplak, która jest z nami. Cześć Aniu. Cześć, dzień dobry. Ania, której nie trzeba przedstawiać zbyt długo, ale powiem oczywiście, że Ania jest pisarką, aktywistką i w 2017 roku, co jest ważne dla naszej rozmowy, otrzymała Nagrodę Konrada za książkę Ma być czysto. I o tę nagrodę chciałam Cię podpytać, Aniu. Jak wygląda życie po Nagrodzie Konrada? Już trochę lat minęło, ale pewnie coś się zmieniło tuż po, prawda? Tak, no myślę, że bardzo dużo się zmieniło, aczkolwiek ciężko mi też dzisiaj tak mówić o wielu zmianach, bo cała ta noc, która była dzisiaj, była bardzo ciężka w takim sensie tego, co się dzieje. I też pamiętam, jak odbieram Nagrodę Konrada 3 lata temu i jeszcze było hasło niepokoju wtedy w tle. I teraz mam wrażenie, że jest ono już nie tylko hasłem, ale czymś, co gdzieś tam się rozprzestrzeniło. Więc tak mi ciężko też mówić o samej sobie bez odniesienia do jakichś takich szerszych kontekstów, ale jakoś tam spróbuję sprostać temu pomimo tego. No myślę, że dużo się zmieniło w takim sensie, że faktycznie z takiej autorki, która zadebiutowała, wydałam jeszcze kilka innych książek i też zajęłam się w zasadzie zawodowo pisaniem w jakiś sposób, w takim sensie, że teraz zajmuję się głównie tym. No i to na pewno jest taka jedna rzecz, więc Nagroda Konrada dała mi takiego dużego kopa do działania, do pisania, do też takiego zastanowienia się nad tym, jak pogodzić te różne rzeczy, którymi się zajmuję. No i teraz mam faktycznie taki, nazwijmy to komfort, że mogę pisać i pracować jakby w tym sensie, że piszę, a równocześnie zajmować się innymi rzeczami bardziej jakby hobbystycznie, czyli nawet niż wcześniej, tak? Że wcześniej pisałam po nocach, a teraz po nocach zajmuję się innymi rzeczami, a w ciągu dnia piszę. No tak, znaczy oczywiście różnie to wygląda, to jest metafora, nie? Ale tak się złożyło, że jakby nie rezygnuję z pewnych działań, nie wiem, warsztatowych, aktywistycznych i tak dalej, ale to pisanie jest dla mnie tym głównym obszarem pracy. To dobra wiadomość, mam nadzieję, że oglądają nas nominowane do tegorocznej Nagrody Konrada, bo drogie panie, to się właśnie wydarzy. Będą pani pisać w dzień, a nie w nocy po Nagrodzie Konrada. Tak, skoro tego wam wszystkim życzę. A skoro już piszesz w dzień, to zdradzisz nam, nad czym teraz pracujesz? To znaczy teraz mam taki moment przejściowy, bo jakby też jest tak, że kiedy się pisze, to już i tak cały czas piszę, nawet jak się skończyło pisać jakąś książkę. Więc jestem na takim etapie, że wydawnictwo literackie w przyszłym roku wyda moją nową książkę Rozpływaj się. Zresztą o niej też można było troszkę usłyszeć na Well to Picture, bo dostała się właśnie na Festiwalu Konrada do pasma filmowego jako jedna z propozycji do przełożenia na ekran. No i teraz jestem na takim etapie, że jeszcze nie wiem, kiedy ona się dokładnie ukaże. Wiem, że w przyszłym roku, no bo też wiadomo, że rynek się pozmieniał w wyniku pandemii i też te daty się trochę przesuwają, więc nie mogę jeszcze określić, kiedy ona się ukaże. Ale faktycznie jeszcze do niedawna nad tą książką pracowałam, więc zajęło mi to dosyć dużo czasu, bo w sumie 2 lata, kiedy nad nią pracowałam. No i w tej chwili zajmuję się mniejszymi rzeczami. Mam też pomysł już na coś nowego. Próbuję zbierać materiały. Ale też dałam sobie taki moment przejścia, w takim sensie, że wiadomo, że kiedy się pisze, to jest się w takim bezustannym procesie i ciężko jest to przestać. I to też jest takie kuszące, żeby cały czas pisać, jak już się pisze. Ale równocześnie też stwierdziłam, że zrobię sobie takie mocne oddzielenie się jakby od jednej książki do następnej, żeby też wejść w inny język, w innych bohaterów. Zwłaszcza, że przy tej, którą teraz stworzyłam, musiałam myśleć jakby 4 różnymi mózgami. W takim sensie, że mam 4 bohaterów pierwszoosobowych, którzy mają inny język, inny sposób myślenia, inną sytuację życiową, więc paradoksalnie jakby się czułam, jakby pisała 4 różne książki, chociaż one fabularnie zmierzają do jakiegoś tam wspólnego celu, nazwijmy to. Aczkolwiek ten cel też był dla mnie niejasny, bo ja nigdy nie mam w przypadku pisania powieści jakby planu, jak ona się skończy. Wiem tylko, jak się zaczyna mniej więcej, jak zaczynam pisać, a potem się nawet okazuje, że nie wiem, że to jest połowa książki albo że w ogóle odcinam to, od czego zaczęłam. Więc w tym sensie cały czas piszę, cały czas tworzę, a efektów można się spodziewać w przyszłym roku tego, co najbliżej mnie. A czy miałaś jakąś strategię pisania tych bohaterów? Na przykład we wtorki i czwartki pisałaś jednym bohaterem, a w środę i piątki zupełnie innym? Czy mieszałaś momenty, w których piszesz o tych bohaterach?
To znaczy, ja chyba tak do każdego musiałam się trochę przyzwyczaić, bo miałam dwójkę takich bohaterów, których od razu jakoś tak bardziej polubiłam i tak było mi do nich bliżej, w takim sensie, że też byli inni niż ja, więc traktowałam ich bardziej jak takich znajomych, z którymi dyskutuję o ich życiu w jakiś sposób. A do dwóch kolejnych musiałam się bardziej przekonywać, więc jakby starałam się jednak, przez to, że koncepcja jest dziwna, bo jakby ona zakłada, że z jednej strony myślę każdym z osobna, ale pracuję też jakby na coś wspólnego tymi bohaterami, no to też nie, starałam się nie robić tak, żeby z każdym z nich jakby rozmawiać, dyskutować na poziomie jakby tworzenia osobno, tylko żeby oni też się przenikali, więc nie miałam takich szczególnych dni dla poszczególnej osoby, tylko starałam się też przez to, że patrzę też ich wzajemnymi oczami na siebie, to cały czas się zastanawiać nie tylko to, jak oni myślą o sobie, ale też jak o nich myślą ich przyjaciele i te bliskie osoby, o których piszę. Bo tamte relacje są dosyć skomplikowane, może nie poświęcajmy temu spotkania, żeby mówić, kim ci bohaterowie są i żeby też nie spoilować, ale na pewno byłoby to dla mnie takie duże wyzwanie narracyjne i też czuję, że w przypadku tej książki też jakby o wiele bardziej świadomie operowałam tymi narzędziami literackimi, że jednak też po napisaniu trzech powieści już inaczej patrzę na pewne sprawy i w jakiś sposób, nie wiem, ta taka przyjemność pisania i to takie poczucie, że wkręcam się w ten świat, że jakby całkowicie mu się oddaję, jakby nie zmienia tego, że myślę o wiele wyraźniej warsztatowo, że też w tle jakby gdzieś tam mam te narzędzia i o nich myślę. I też wiem, że one są bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą właśnie kreację języka, żebym też nie przelewała samego swojego języka na to, jak są bohaterowie. A wiem, że jest czasami takie ryzyko, zwłaszcza jak się człowiek tak faktycznie zaabsorbuje jakąś historię, jest w nią zaangażowany emocjonalnie. To czekamy bardzo na książkę z niecierpliwością. W przyszłym roku się ukazuje, a w międzyczasie Festiwal Konrada trwa i już od 5 dni możemy, od 4 pełnych dni możemy śledzić spotkania w sieci w tym roku. No i w związku z tym, że spotkania w sieci mają taką dodatkowy atut, że nie znikają, można je obejrzeć później i wrócić do nich po jakimś czasie, to może zdradzisz nam, czy coś przykuło Twoją uwagę i coś Cię zainteresowało szczególnie i coś polecisz naszym widzom i czytelnikom. Tak, no akurat tak się zdarzało przez ostatnie 3 lata, że co roku byłam na festiwalu Konrada, więc czuję się dosyć dziwnie, że nie mogę być tam fizycznie w jakiś sposób i też dosyć mocno odczuwam jednak ten brak, więc słucham spotkań, nie wszystkich oczywiście, bo też siłą rzeczy nie da się we wszystkim uczestniczyć, ale z tych, które już wysłuchałam, no to bardzo ważne dla mnie było spotkanie z Edgarem Keretem, którego uwielbiam, jeżeli chodzi o jego krótkie formy i zawsze jak je czytam, to wydaje mi się, że mówię za dużo, a on potrafi po prostu na 2 stronach wszystko tak skondensować, że to robi ogromne wrażenie. I też dosłownie chwilę przed tym spotkaniem czytałam jeszcze z nim wywiad w książce Michała Nogasia z Niejednej półki i byłam bardzo ciekawa, jak on wypowiada się na żywo i czy też ma taką umiejętność puentowania na żywo, bo jednak pisząc ta puenta przychodzi czasami, nie wiem, 3 dni później, więc nie każdy jest taki szybki w wypowiedziach. A okazało się, że Keret faktycznie jest taką osobą, która potrafi bardzo śmiało i świeżo jakby interpretować rzeczywistość i też bardzo mi się podobało to, w jaki sposób on odnosił się do tych wydarzeń, które dzieją się teraz. Mam wrażenie, że jego metaforyka jest właśnie z jednej strony prosta, a z drugiej strony tak nieoczywista, że w ogóle zmienia ten punkt widzenia, myślenia i tak dalej. Więc na pewno ten Keret był dla mnie ciekawy. Ucieszyłam się też bardzo w ogóle z tego, że z Zytą Rudzką rozmawiała Marta Dzido, bo miałam takie doświadczenie, że właśnie jak byłam na stypendium, które dostałam w ramach Festiwalu Konrada, to czytałam ich książki równolegle, bo one się ukazały w podobnym czasie. Krótką wymianę ognia i frajdę. I też bardzo mi się podobało to zestawienie. I też tak czułam, że one jak ze sobą rozmawiały, to że tak widzą takie fajne międzypokoleniowe porozumienie, jeżeli chodzi o sprawy kobiet. I to było dla mnie bardzo ciekawe, bardzo ważne. I też dodało mi jakieś takiej siły. Sama miałam wrażenie, jakieś fluidy tam wypływały z tego spotkania. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze z takich debiutanckich może, bo to też jest jakby ciekawe, no to właśnie oglądałam spotkanie, które ty prowadziłaś z Igorem Jarkiem. Zawsze się mylę, mówię Igor Rak, bo jest Radek Rak, Igor Jarek, muszę to pomylić. Nie żartuję. W każdym razie to spotkanie też było dla mnie bardzo ciekawe i też, no nie wiem, no lubię słuchać debiutantów też z takim dużym zainteresowaniem, bo jednak jak się jest autorem, no to wprowadza się pewne nowe tematy, ale już mniej więcej się rozpoznaje pewne takie rozwiązania,
nie wiem, narzędziowe, język, jakby już tak się czuje tego autora bardziej, nie? Jakby, zwłaszcza jak jest jakiś tam charakterystyczny i zbudował sobie język, a w przypadku nowych osób to jest takie odkrywanie zupełnie na nowo. I w przypadku tego autora bardzo mi się spodobało to, co też czytał w ramach fragmentów Halnego, więc myślę, że po nim na pewno sięgnę po tę książkę. Zwłaszcza, że też tak, jak jeszcze przed naszą rozmową na żywo wspominałam, mieszkam dosłownie kilkanaście kilometrów od jego miejsca urodzenia i też trochę na rozmowie o tym wspominaliście, więc też tak z jakiegoś powodu sentymentalnego wydaje mi się to być bardzo ciekawe. Także tak. No i bardzo czekam też na spotkanie z Emily Pine, bo to jest autorka, która mocno mną wstrząsnęła w zeszłym roku. Ta książka ukazała się. Chociaż nie, ją czytałam w tym roku, ona ukazała się trochę wcześniej. Ja dopiero do niej dotarłam teraz i też intensywnie ją przeczytałam was 3 razy, plus omawiałam ją jeszcze na zajęciach ze studentami online i no, mieliśmy oczywiście różne tam stanowiska względem niej, to też chyba pokoleniowo się trochę różni, ale dla mnie ta książka jest szalenie istotna i też taka ważna do dyskusji takiej bezustannej wokół tej tematyki związanej właśnie i z prawami kobiet, ale z takimi prawami właśnie i związanymi z legislacją, ale też z taką codziennością, umiejętnością jakby wyrażania tych potrzeb. To też jest taka rozmowa bardzo potrzebna. I myślę, że też ten jej kontekst irlandzki jest bardzo ciekawy i jestem, no, bardzo jestem ciekawa tej rozmowy i mam nadzieję, że jakoś tak przełoży się też na powrót do tej książki, taką szerszą dyskusję na jej temat, bo wydaje mi się, że trochę o niej rozmawialiśmy, ale że warto do niej wracać na różne sposoby. Czekamy na spotkanie z Emily Pine, które jest już w niedzielę o 14:30, więc też będziemy śledzić, też jestem go bardzo ciekawa. No i na inne festiwalowe wydarzenia, które zapraszamy, ale zanim doprosimy, to jeszcze Aniu zapytam cię, co teraz czytasz i co chciałabyś polecić naszym widzom i czytelnikom. No właśnie tak się zastanawiam, bo z festiwalowych propozycji, jeżeli chodzi o książki, to akurat Kreta jeszcze nie dostałam, więc nie mogę go polecić, ale ostatnio skończyłam czytać Kajś Rokity, który też u was będzie w innej roli trochę, bo widziałam, że będzie rozmawiał z autorem rosyjskim o czymś innym, ale też polecam jego książkę o Śląsku, o takim nowym ujęciu, można by było powiedzieć, które jest ciekawe i gdzieś tam odświeżające. A jeżeli chodzi o to, co teraz czytam, no to nie wiem, ostatnio akurat mi leżą. Mam Denisa Johnsona, Syna Jezusa, który mi się też trochę z tym z kolei Igorym Jarkiem skojarzył, że też są to krótkie formy o zupełnie innym miejscu na świecie, ale też opowiadające właśnie o takich osobach, które zmagają się z różnymi kryzysami i też język jest bardzo charakterystyczny, jest taki mięsisty, taki wyraźny. No i też w ramach jakiegoś takiego swojego w sumie ćwiczenia pisarskiego, no to też czyta Misterium i Maniery Flannery O'Connor, bo jest to autorka, która gdzieś tam w inny sposób pozwala przyjrzeć się trochę własnemu warsztatowi twórczemu i też spojrzeniu na to, co się dzieje, więc to z takich ostatnich książek. No i też bardzo mi się podoba książka Świeży. Nie wiem, czy to też niedawno się ukazało właśnie z Poznańskiego, książka Nicky Walkera, którą przełożył znakomicie Krzysztof Cieślik. Więc tak trochę krążę wokół takich tematów, no, gdzieś tam z takiego marginesu głównego nurtu, jeżeli chodzi właśnie o te problemy, które się pojawiają i tak dalej. Więc tak, no trochę pozostaję w swoim obszarze, tak to nazwijmy. Od Nagrody Konrada zaczęłyśmy, to na Nagrodzie Konrada zakończmy i zaprośmy naszych widzów do głosowania, bo jeszcze można, drodzy Państwo, jeszcze można do soboty, do północy głosować na nominowane książki. Tylko przypomnę szybko, że nominowane w tym roku są Urszula Zajączkowska, Barbara Klicka, Dorota Kotas, Joanna Gerek-Onoszko i Dorota Brancz. Więc zachęcamy. No i oczywiście gala w niedzielę również będzie online, więc zachęcamy do oglądania. Czekamy niecierpliwie. Kolejny raz nagroda powędruje do kobiety, bo laureatkami do tej pory są wyłącznie kobiety. To dobra wiadomość na zakończenie tej rozmowy, szczególnie po takim dniu jak wczoraj. Dziękuję Ci bardzo, Aniu, i biegniemy na kawę chyba, co? Tak, myślę, że się przyda. Dziękuję bardzo i bardzo się cieszę, że mogłyśmy porozmawiać. No, powodzenia na Dzięki, festiwalu. dobrego dnia. No, hej.